To było 40 lat temu, aż trudno uwierzyć. 74 rok. Pamiętam, że przyjechałam z Centralnym Zespołem Artystycznym Związku Harcerstwa Polskiego jako świeżo upieczony instruktor, bowiem tuż po studiach trafiłam do zespołu jako wolontariusz. Zresztą sama się zgłosiłam, zachwycona koncertem Filharmonii w Warszawie. I na tym pierwszym festiwalu opiekowałam się zuchami. I pamiętam, że moim głównym zmartwieniem to było ogarnąć zuchy, bo one były tak ciekawe wszystkiego, co się tam działo. Tam się działo mnóstwo, było kolorowo, było dużo dzieci, była atmosfera taka, no jak wesołego miasteczka, w związku z czym bez przerwy musiałam ich pilnować. Zresztą prosiłam o to, o pomoc starsze druhny, które były tutaj doświadczone i które zawsze bardzo no, taką serdeczną opiekę i fachową miały nad zuchami. Z tamtego czasu pamiętam jeszcze też, że się właśnie dużo działo. Nie umiem dokładnie powiedzieć co, ale pamiętam, że ilość zespołów, które wtedy widziałam i słyszałam, i taka atmosfera niezwykłej radości, która panowała w kadzielni, to mam ją dotychczas w sercu. To było coś niezwykłego dla mnie, to wspomnienie. No a potem długo nie byłam na festiwalu. W kolejnych edycjach zespół występował, był zespołem gościnnym. Był zapraszany, żeby zaśpiewać na przykład widma. Na przykład był wykonywany, bo z orkiestrą byliśmy swoją własną, Noc na Łysej Górze, Nilda i Mioła. I jeszcze Halkę pamiętam też śpiewaliśmy. Dyrygował nasz znakomity mistrz, czyli druh Skoraczewski, no a z orkiestrą przyjeżdżały takie w tej chwili wielkie nazwiska jak Jacek Kasprzyk czy Tadeusz Woźniak, może zapomniałam nazwisko, Wojciechowski, tak, Tadeusz Wojciechowski. Potem jak przyjechałam po raz drugi na festiwal, to przyjechałam już jako urzędnik Ministerstwa Edukacji Narodowej i no też zupełnie inaczej zaczęłam widzieć festiwal. W tamtych czasach festiwal był bardzo ceniony, był dofinansowywany przez Ministerstwo Edukacji. Pamiętam, że jako przedstawiciel ministra przyjeżdżałam z listami gratulacyjnymi, pochwalnymi i też z całą przyjemnością wtedy mówiłam o tym, że to jest niezwykła edukacja. Edukacja przez sztukę, edukacja, w której łączy się ten element edukacyjny, warsztatowy, bardzo cenny uważam, ale jednocześnie połączony z piękną prezentacją, bo poprowadzoną przez profesjonalistów. Do tej pory wspominam takie wykonania, wielkie wykonania, gdzie prawie wszyscy uczestnicy albo tańczyli, albo coś śpiewali. To jest wartość no, niezwykła, dlatego że buduje się wtedy niesamowita więź. Te dzieciaki, ta młodzież wiedzą, że są szczególni, że są wartościowi, że są w jakiś sposób inni pozytywnie, że się ich oklaskuje, że po prostu no, jest to może być rodzaj drogi życia, mogę powiedzieć. I wtedy też pamiętam, że festiwal obsługiwany, znaczy był zawsze dla mnie był bardzo dobrze zorganizowany. Te narady nie w głównej kwaterze, tylko w chorągwi, te spotkania, gdzie w szczegółach się omawiało, co danego dnia, w niektórych uczestniczyłam, zawsze tego słuchałam. Zresztą to zostało dla mnie też taką szkołą potem w innych moich działaniach jako animatora. Z taką dbałością, z pieczołowitością i z drugiej strony wsparty profesjonalistami. To też bardzo ważne, żeby to, co młodzież wypracowała na warsztatach, na tym festiwalu, pokazać to w jak najlepszej formie. I to było znakomite osiągnięcie festiwalu. Ja jestem bardzo dumna, że w nim uczestniczyła. Czego życzyłabym festiwalowi na 400-lecie? Życzyłabym, żeby utrzymał tą formułę, którą ja pamiętam jako doskonałą, czyli łączącą warsztaty prowadzone przez profesjonalistów i potem prezentacja też wsparta właśnie zawodowcami, w której młodzież pokazuje to, co najlepiej robi i w której porównuje innych, w której cieszy się, że jest w kręgu takim wspólnotowym. I życzę jeszcze też bardzo, żeby się właśnie zbudowały takie niezwykłe wspólnoty artystyczne,
żeby się nadal budowały, bo jak pamiętam, wtedy tak było. Żebyśmy wyjeżdżali z poczuciem z tego festiwalu, że to jest miejsce szczególne, że przyjeżdżamy się, żeby się spotkać, żeby pokazać to, co mamy najlepsze i żeby się zaprzyjaźnić.